Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym treningu z cyklu Ćwicz na zdrowie. Dzisiaj zajmujemy się całym ciałem, więc nie będzie lekko, musimy przejść przez wszystkie duże grupy mięśniowe, czyli taka pigułka treningu. Wszystko robimy na jednym treningu, czyli zarówno zajmujemy się nogami, jak i plecami, tutaj obręczą barkową. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zaczynamy sobie od rozgrzewki, tradycyjnie od naszego spacerku w miejscu. Czasami sobie dzielimy te treningi, czasami będziemy też robić właśnie takie treningi całego ciała. Coraz wyżej kolana. Dodajemy skręt tułowia, powolutku, ale dokładnie. Jeszcze chwilę. I dosyć, przepięknie. No i rozgrzewamy wszystkie stawy teraz po kolei. Zaczynamy oczywiście od głowy. Na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12 i krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12 i w drugą. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otwieramy klatkę piersiową. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, łokcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, nadgarstki, najpierw na boki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, krążenia w jedną stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 i powrót raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Druga strona raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Aktywacja łopatki. Hop. Ściągamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 i schodzimy niżej, bioderka. Na początek podbijamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Na boczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 i w drugą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. I staw skokowy, krążenia na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 i powrót raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Druga noga na zewnątrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12 i powrót raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12. Cudownie. Rozgrywkę mamy za sobą. Możemy się wziąć za porządną robotę. Łapiemy po łyku wody i zaczynamy. Łapiemy za ciężary. No i zajmujemy się dzisiaj, przypominam, treningiem całego ciała, więc to są takie podstawy, moi drodzy. Skupiamy się na takich podstawowych wzorcach ruchowych, więc są to rzeczy bardzo naturalne dla naszego organizmu. takie ruchy, do których nasze ciało, nasze mięśnie zostały stworzone tak naprawdę, więc nie może być dla nich nic zdrowszego. Zaczynamy od króla wszystkich ćwiczeń, czyli od przysiadu. Schodzimy do dołu i do góry. Wydech. Schodząc do dołu robimy wdech, wychodząc do góry wydech. Proste, prawda? No i pamiętamy, że w tym przysiadzie bardzo ważne jest to, żeby nie zaczynać ruchu od ugięcia kolan, a od wypchnięcia bioder do tyłu. Będzie to znacznie bardziej ergonomiczny, dobry dla naszego układu mięśniowo-kostnego ruch. Biodra do tyłu, dopiero kolana, hop i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Super, rozluźniamy nogi. Każdego ćwiczenia zrobimy sobie dzisiaj 2 serie, dlatego że tych ćwiczeń będzie sporo, więc troszeczkę mniej serii. Ale angażujemy duże partie mięśniowe, więc na pewno też ten trening troszeczkę poczujecie. No i żeby się ze wszystkim zmienić, króciutkie serie. Lecimy z drugą serią. Przypominam, dół wdech, góra wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Super. Ostatnio w jednym z komentarzy pod treningiem przeczytałem, że za głęboko te przysiady. Kochani, nie są za głęboko. Już tłumaczę. Przysiad, pełen przysiad wygląda tak. To jest głęboki przysiad. To, co robimy, to nie są głębokie przysiady, to raz. Jeżeli czujecie jakieś dolegliwości związane z kolanami, z biodrami, ja cały czas powtarzam, każdy z nas tutaj musi troszeczkę ten trening dostosować do swoich możliwości. Jeżeli czujecie, że coś jest dla Was za dużo, coś obciąża Wasz układ kostno-stawowy, róbcie w takim zakresie, w jakim czujecie to ćwiczenie, że jest dla Was ok. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, możecie do mnie pisać i to jest podstawa zdrowego treningu. Te ćwiczenia, które pokazuję, one są wykonywane przede wszystkim w pełnym zakresie ruchu, więc ergonomicznie tak, do czego nasze ciało zostało przygotowane, przystosowane, więc tutaj nie ma możliwości zrobienia czegoś za głęboko. Może być za głęboko akurat dla tej pani, która napisała, więc proszę wtedy się do mnie zgłosić i ja wytłumaczę, jak zrobić, żeby było dobrze. Wiosłujemy, bo się rozgadałem, a tu czas leci, a plecki się nie zrobią. Łokcie blisko tułowia, ciężar do bioder, hop. I oczywiście opuszczając ciężar robimy wdech, unosząc ciężar wydech. Gotowi? Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Chwilka przerwy. Więc wracając do poprzedniego właśnie tematu, który jest dla mnie bardzo istotny, bo w końcu mamy ćwiczyć tutaj wszyscy na zdrowie, tak? Więc ja muszę pokazać ćwiczenia w pełnym ich zakresie. Jeżeli czujecie, że coś jest dla Was za dużo, czegoś nie możecie wykonać z jakiegoś powodu, odezwijcie się do mnie, najlepiej w wiadomości prywatnej, tak żeby do mnie to dotarło, to wtedy sobie wszystko wyjaśnimy i na pewno znajdziemy sposób, który dla Was będzie odpowiedni. Druga seria. Hop. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12. Super. Teraz pozycja wyprostowana i przechodzimy do obręczy barkowej, mięśnie naramienne. Unosimy sobie ciężary do boków i opuszczamy z powrotem do pozycji wyjściowej. Łokcie lekko ugięte i pamiętamy, nie wynosimy dłoni ponad łokcie. Ruch wykonujemy z łokci do poziomu barków, nie wyżej. Gotowi? Zaczynamy. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14. Chwilka przerwy, rozluźniamy sobie ramiona. Pijecie wodę? Łapiemy po łyku wody w międzyczasie tak zwanym. Nawadniamy się przez cały czas trwania ćwiczeń. Pamiętamy o tym. Bardzo ważna rzecz. Bez wody nic nie pójdzie. Ani regeneracja nam wtedy nie działa, ani prawidłowe dysponowanie energią w organizmie. Trzeba się nawadniać. Kolejna seria. Lecimy. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14. Super. Rozluźniamy. Jeszcze jedno ćwiczenie w pozycji stojącej. Uwaga, bo nie jest łatwe. Jeżeli czujecie się niepewnie, stańcie sobie przy jakimś meblu, tak żeby się złapać czegoś. Wychodzimy do pozycji wykroku, robimy tak zwane przysiady bułgarskie. Więc z tej pozycji opuszczamy kolano w dół, w takim zakresie, w jakim dajemy radę i wychodzimy do pozycji wyjściowej. Kolana przedniego staramy się nie przenosić w perspektywie przód, tył. Ono zostaje sobie w jednym miejscu. Pracujemy sobie uginając kolana, schodząc dół, góra. Ćwiczenie jest dosyć trudne. Jest trudne siłowo, jest trudne stabilizacyjnie. Więc możemy się tutaj, tak jak mówię, poratować złapaniem się jakiegoś mebla, ściany, męża, żony. Co tam mamy pod ręką? Gotowi? Hop. Dół. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. I druga strona. To byśmy się później nie chwiali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Cudownie. Rozluźniamy nogi. Jeszcze jedna seria. Fajnie, fajnie. Niełatwe ćwiczenie, ale coś czuję, że zaraz się pospią komentarze, że to jest wasze ulubione ćwiczenie, już nic innego nie chcecie robić w swoim życiu, tylko bułgarskie przysiady. No dobra, pewnie tak nie będzie, ale... A może? Nie wiadomo, kto tam siedzi po drugiej stronie. Różne są upodobania. Może ktoś lubi taki ból akurat sobie sprawiać. Lecimy z drugą serią. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Cudownie. Rozluźniamy nogi, no i w nagrodę po tym ćwiczeniu możemy się położyć i zajmiemy się jeszcze klatką piersiową, ramionami. Zaczynamy sobie od wyciskania ciężaru na klatkę piersiową. Uginamy łokcie, odkładamy na podłogę i wyciskamy, przenosząc ciężar nad klatkę piersiową. Dół wdech, góra wydech. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14. Teraz 3 głębokie wdechy. Wdech nosem, wydech ustami. I druga seria. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14. Cudownie. Trzy głębokie wdechy. I zrobimy teraz rozpiętki, czyli po łuku opuszczamy ramiona na boki, łokcie odkładamy na podłogę, dłonie zostają nad podłogą. Oczywiście dół wdech, góra wydech. Oddechy mam nadzieję zrobione i lecimy. Hop. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Hop. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Trzy głębokie wdechy. Super. I druga seria. Wdech, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Super. Chwilkę przerwy i robimy jeszcze teraz mięsień trójgłowy ramienia. Przenosimy ciężary sobie delikatnie nad głowę. Uginamy ramiona, opuszczając ciężary w stronę uszu i prostujemy do pozycji wyjściowej. 14 powtórzeń. Gotowi? Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12. Wiem, że miało być 14. Nadrobimy w tej serii. Trzy głębokie wdechy. No dobra, jako że nie może być nierównowagi w naszych ćwiczeniach, robimy do 16. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Cudownie! Gratuluję! Przeszliśmy przez wszystko. Zrobiliśmy sobie fajny trening całego ciała. Całe ciało mocno popracowało. Mam nadzieję, że to czujecie. Duże partie mięśniowe zostały zaangażowane w pełnych zakresach ruchów. Fajny taki trening oparty o wzorce ruchowe, więc mam nadzieję, że już to czujecie. Po takie treningi czuje się tak naprawdę ich efekt właśnie taki pozytywny na ciało od razu po skończeniu. Ja czuję, mam nadzieję, że wy też. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy trening. Do zobaczenia. Pa, pa.